Zrodziła. Dzisiaj prawie 5 lat, jak mija, gdy udałem się do Libanu, bowiem realizowałem film o życiu świętego ojca Charbela. Ten film chciałem zrealizować, moi drodzy, z całego pragnienia serca. Przez ponad 20 lat mieszkam w Rzymie. Mam możliwość przez te lata również pielgrzymować z Janem Pawłem II, aby relacjonować jego pielgrzymki dla różnych telewizji, ale włoskich telewizji, dla Włoch. Film mógł zobaczyć również o życiu Charbela papież Benedykt XVI, który później udał się do Libanu, jak wiemy. No i kiedy tam realizowałem ten film, miałem świadomość, że papież będzie oglądał ten film. Kiedy mieszkałem w klasztorze, gdzie jest grób świętego ojca Charbela, to się modliłem w zasadzie o jedno, żebym zdążył dla Ojca Świętego zrealizować film. W zasadzie moich innych próśb przy grobie Ojca Charbela nie było, tylko to jedno. I kiedy udało się, zacząłem jeździć i prezentować życie tego świętego. A za mną zaczęły się tworzyć domy. I tak coraz więcej, a potem zacząłem odkrywać charyzmaty, których nie miałem. Ja byłem księdzem tyle lat, ale dziennikarzem. Dla mnie przede wszystkim kierowanym Agencją Watykańskiego Serwisu Informacyjnego, więc tej agencji telewizyjnej. W ogóle mi nie przychodziło na tych charyzmatyków, to ja tak patrzyłem z uśmiechem, no jakoś tak nie wchodziłem głębiej w to. W pewnym momencie odkrywałem, im więcej niosłem to przesłanie świętego Charbela, że te charyzmaty jakieś tam są we mnie. Ja nagle zacząłem modlić się językiem, którego się nigdy nie uczyłem. Odkryłem jakiś język mówię. Nagle zacząłem ludzi błogosławić, dotykać. Kiedy błogosławiłem, zobaczyłem, że to jest jakaś wielka moc. I tak z jednej parafii do drugiej i tak coraz więcej tych spotkań, aż dzisiaj mogę powiedzieć, że odwiedziłem mnóstwo tych parafii, nie wiem ile, może 500, ale kilometrów to już wiem ile, bo kilometrów ponad 600 tysięcy. Jeden, dwa samochody zajechały, kolejny, by nieść to przesłanie, przesłanie świętego ojca Charbela, który mówił, życie bez miłości jest życie bez Boga. Nad poziomem morza. Ponad tą miejscowością, troszkę wyżej, są już cedry Libanu. Te najstarsze drzewa, jakie mamy. I tam rodzi się mały chłopczyk. Dają mu imię Józef. Józef od dzieciństwa ukochał Matkę Bożą. Ją nazywają, mieszkali tam pustelnicy. A on znalazł grotę dla Matki Bożej i tam do niej przychodził każdego dnia, aby Matce Bożej przynieść trochę kadzidła. Zabierał od księdza Boży Świętej Marii Józef kadzidło, zapalał i okazał ten obrazek.
i mówił: Maryjo, ja jestem Twój, ta grota skalna jest Twoja. Niesamowite, wzrasta w tej miłości do Matki Bożej. I kiedy staje się młodzieńcem, a już młody cały czas myśli, że on musi poświęcić się więcej dla Chrystusa, czyli chce odejść z tego świata. On mówi: moje życie to życie tylko z Jezusem. Jego życiem była ta grota jako dziecka. Chłopcy, rówieśnicy prosili małego Józefa: Józefie, chodź z nami tutaj, pobawimy się jak dzieci. Nie, on uwielbiał uciekać do tej groty. On tak mocno zjednoczył się z Marią. Matka Boża wzięła go za rękę i poprowadziła do Jezusa. I kiedy ucieka z domu, szukają Józefa, już jako młodzieniec, zaginął go w klasztorze. Matka znajduje go w klasztorze i mówi: Józef, wracaj do domu. Proszę cię, ale ja chcę być zakonnikiem. Ale matka mówi: tylko się zgodzę pod jednym warunkiem, że mi przyrzekniesz, że będziesz święty. Rozpoczyna się jego droga życia zakonnego i staje się zakonnikiem, przybiera imię Szarbel. A Szarbel to był jeden z 500 podat męczenników Libanu, którzy zginęli za wiarę, za Jezusa. Pierwsi męczennicy kościoła maronickiego, kościoła wiernemu Ojcu Świętemu, zginęli właśnie tam. Bo Liban to ziemia świętych. Liban to święta ziemia.